Co to jest? Co się stało? Straż! Proszę wezwać do mnie ministra finansów i Eugeniusza Luciego. Bardzo proszę. Panowie, patrzę właśnie na raport o liczbie mieszkańców naszego królestwa i co widzę? W zeszłym roku w marcu liczba ta wynosiła 2 miliony 485 tysięcy. A w tym roku też w marcu już tylko 1 milion 900 tysięcy. Więc się pytam, co się stało z 585 tysiącami moich poddanych? Nie, to pewnie jakaś pomyłka jest. Za taką pomyłkę moi przodkowie kazali ścinać głowy. Ministrze, wiesz coś o tym? Poumierali czy co? Nie, panie. Nie było żadnej zarazy ani nic. Oni po prostu wyemigrowali. Jak to? Co to znaczy? Prawie 25% narodu znika? Otóż, królu, przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej otworzyło przed naszymi mieszkańcami niektóre europejskie rynki pracy. No wiem. Wszyscyśmy się z tego bardzo ucieszyli. Ale dlaczego z powodu tej radości populacja nam spadła drastycznie? Królu, właśnie sobie przypomniałem, że w telewizji jest dzisiaj program, który mógłby wiele waszej wysokości wyjaśnić. Dlaczego wyjechał pan z kraju? Bo tutaj mam pracę, a u nas byłem na bezrobociu. A pan? Pan też był na bezrobociu? Nie, ja jestem informatykiem. Miałem pracę, ale tutaj znacznie lepiej mi płacą. Stać mnie na wynajem małego mieszkania, na jedzenie i jeszcze odkładam co miesiąc fajną sumkę. Niedługo będę się starał o kredyt na zakup domu. Po prostu pracować tutaj opłaca się bardziej niż w kraju. A czy zamierzają panowie wrócić? Musiałoby się bardzo wiele w ojczyźnie zmienić. Bardzo wiele. No, dramatycznie to zabrzmiało. Królu, ci dwaj panowie to klasyczny przykład migracji zarobkowej. Wyjechali z kraju, żeby lepiej zarabiać lub żeby w ogóle znaleźć pracę. I nie wrócą? Mają tu rodziny, znajomych, swoje miejsca, wspomnienia. Pewnie chcieliby wrócić i wrócą, kiedy okaże się, że i u nas mogą liczyć na podobny standard życia jak gdzie indziej. No, trochę to potrwa. Kiedyś dawniej, kiedy nie było swobody podróżowania, bo były kłopoty z paszportami i wizami, tego zjawiska chyba nie było. Było. Zawsze było. Może tylko w innej skali. Ludzie zawsze uciekają z miejsc, gdzie jest źle, do miejsc, gdzie może być lepiej. Ze wsi przenosili się do miast. Z kraju biednego do kraju bogatego. Z miejsc zagrożonych do miejsc bezpiecznych. Zjawisko migracji jest stare jak świat i całkiem zrozumiałe. No ale ja bym nie chciał, żeby nasi obywatele wszyscy wyjechali. Wszyscy pewnie nie wyjadą, ale na pewno zjawisko to nie jest korzystne dla naszego kraju. Zwykle wyjeżdżają osoby młode, dobrze wykształcone, przedsiębiorcze. Straszna szkoda. To co zrobić? Należy podjąć działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy. Ale działania te to procesy, które trwają latami i są bardzo złożone. Ludzie muszą poczuć, że w kraju będzie im się dobrze wiodło, że będą mieli pracę i że będą godziwie zarabiać. No to chyba musimy się ostro zabrać do roboty, prawda?